Witam serdecznie i jak obiecałem, zrobię dzisiaj filmik, jak zamontować to chłodzenie Nord Q, którego rozpakowanie widzieliście niedawno na moim kanale. Przyznam się do czegoś Wam, zrobiłem ten filmik wczoraj, zamontowałem to chłodzenie, zrzuciłem już na komputer, miałem go renderować i nie wiem dlaczego, ale usunąłem te pliki. Nie wiem jak to się stało, ale nieważne. Także dzisiaj musiałem rozebrać to od nowa i pokażę Wam to jeszcze raz. Też jedno wyjaśnienie, tutaj jak widzicie już jest przyklejony ten taki pad, on jest samoprzylepny, on był w zestawie oczywiście. Musicie go ładnie dopasować i dociąć tutaj dookoła tego... Oczywiście dziura jest wycięta w środku, w tym padzie, natomiast musicie dociąć brzegi, żeby ładnie Wam wszedł tutaj w ten sokecik wokoło rdzenia karty. On ma zapobiec tak, żeby się rdzenie łatwo nie ukruszył. On po prostu wypełnia całą tą pustą przestrzeń tutaj, która jest dookoła rdzenia, żeby był lepsza możliwość, znaczy żeby nie było możliwości ukruszenia rdzenia tak łatwo od karty graficznej. Także po to on jest. I teraz tak, zaczynamy składanie. Pierwszą rzeczą, którą musicie sobie zrobić, którą proponuję, ponieważ to chłodzenie jest dość pokaźnych rozmiarów, to jest tak, że ono będzie wystawało Wam poza obrys karty. Także najpierw musicie sobie przyłożyć tutaj je i przypasować na kartę, tak żeby to było w jak najlepszym miejscu zamontowane. U mnie to będzie wyglądało w ten sposób. Zobaczcie, to wystaje, chłodzenie wystaje, mam nadzieję, że to widać dobrze. Wystaje poza obrys karty, na pewno tutaj i tutaj, tak? Także musicie brać to pod uwagę, jeżeli postawicie chłodzenie na przykład drugą stronę, na przykład tak, to raz, że tutaj kondensatory mogą Wam przeszkadzać, w zależności jaką macie kartę, a dwa, że to chłodzenie będzie wystawało już w miejscu, gdzie jest złącze PCI Express i wtedy nie będziecie mogli zamontować tej karty z tym chłodzeniem w swojej obudowie, po prostu chłodzenie będzie przeszkadzało i zawadzało. Także najpierw sobie przyłóżcie, przypasujcie, zanim założycie jaką pastę, kolik zaczniecie montować to chłodzenie, jak ono ma u Was wyglądać. U mnie wydaje mi się, że to będzie w ten sposób najlepiej. Także tak to będziemy robić. Teraz zwróćcie uwagę na otwory montażowe, jak macie rozstawione na płytce PCB, bo będzie to ważne przy montowaniu właśnie już dalej chłodzenia. Także ok, przymierzyliśmy sobie, przepraszam, i montujemy. Teraz tak, bierzecie backplate i bierzecie te dłuższe śrubki, macie dwie dłuższe śrubki. Ok, wkładacie je tutaj do backplate'a, ja już wiem, że to będą te otwory, czyli tutaj te wewnętrzne. U Was może być inaczej, także zmierzcie sobie rozstaw tych otworów wcześniej. Teraz tak, odwracacie to i bierzecie takie dwie nakrętki, cieńsze nakrętki. Macie cztery nakrętki w zestawie, dwie dłuższe, wyższe, dwie takie trochę niższe, tak? Nakręcacie sobie tutaj na to, nie dokręcacie na maksa, ale nakręcacie na to śrubki. Nie dokręcacie na maksa, a powiem Wam teraz dlaczego, bo będziemy musieli to troszkę jeszcze przymierzyć. Także tutaj to sobie przykręcamy. Tutaj ciężko ta idzie, ona zawsze szła ciężko, powiem szczerze, wczoraj to samo było. Także trzeba troszkę śrubokrętem sobie pomóc. Ok, to niech się rusza trochę. I teraz macie gumowe takie uszczelki, cztery. Dwie z nich bierzecie i zakładacie tutaj właśnie na te śrubki, które wkręciliśmy, tak? Czyli tutaj wkładamy te uszczelki gumowe. To jest po to, żeby zabezpieczyć kartę przed jakimkolwiek zwarciami, czyli żeby żadna część metalowa nie dotykała do PCB karty, a broń Boże, żeby nie dotykała do PCB, może dotykać, ale żeby nie dotykała do jakichkolwiek elektronicznych komponentów na PCB, tak? Także gumki mamy założone. I teraz pamiętajcie, że po przekątnej były to te dwa otwory, tak? Te dwa otwory były tutaj do montażu tego chłodzenia. Jeszcze raz sobie przymierzcie, dla pewności, żeby nie było potem niespodzianek. To musi być tak, czyli to będzie ten otwór z tym otworem. Czyli to będzie ten i ten, bliższy tutaj. Także to też widzicie, pokażę Wam. To jest ten otwór i ten. Jeżeli użyjemy tego i tego, w tym momencie chłodzenie będzie nam wystawało tutaj w tym miejscu i nie włożymy karty do slotu PCI Express. Czyli musimy montować w ten i w ten. Dobrze, czyli tu i tu. Teraz sobie przymierzacie, bo dlatego nie chciałem, żebyście dokręcali. Ok. Teraz dopiero jak już włożycie w te otwory to... Ups, to musicie sobie dokręcić. Nakrętki się po prostu ze śrubkami ścisną i będzie na stałe już. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Dobra. Ok. To oczywiście jest luźne, bo nie jest przekręcone, ale to jest już solid, czyli to się nie rusza, te śruby się nie ruszają, tak? Czyli wkładamy sobie to znowu w te otwory. Odwracamy kartę. Ok. I teraz tak, bierzemy kolejne dwie uszczelki czarne, te gumowe. Nie uszczelki, co ja pieprzę. To są podkładki oczywiście, nie uszczelki. Zakładamy je tutaj na te śrubki, które przeszły nam przez PCB karty, tak? Od tego backplate'a. I teraz bierzecie te dwie nakrętki, te wyższe, i wkręcacie je tutaj
Ups. Na te śruby. A zaraz to pokażę. Bliżej. Ja sobie już wyczyściłem oczywiście rdzeń i chłodzenie z tamtej pasty, także nie będę tego czyścił i Wam zajmował tym czasu. Ok. Przepraszam bardzo. I tak teraz tutaj dokręcamy. Rękami. Rękoma. Czyli paluchami dokręcamy z czuciem, ale do, tak, żeby opór poczuć taki dość mocny. Ok? I z czuciem dokręcamy, tak? Dobra. Są uszczelki gumowe, także nic nie powinniście uszkodzić, ale warto o tym pamiętać. Także mamy to zrobione. I teraz już przymierzamy, musimy nałożyć pastę oczywiście, przepraszam. Nakładamy pastę. Ok. I teraz zakładamy już chłodzenie na kartę. No i widzicie, spieprzyłem temat, kurde. Spieprzyłem temat. Muszę to odkręcić. Dajcie mi chwilę, już nie będę Was zajmował. W ze otwory włożyłem. Miałem włożyć tu i tu, a nie tu i tu. Dobra? Także dajcie mi chwilę. Ok, przełożyłem w odpowiednie otwory. Znowu przekręcamy te nakrętki. Ok, to zrobione i teraz jesteśmy gotowi już do zamontowania tego chłodzenia. No teraz będzie dobrze. Dobra. I teraz musicie wziąć te krótkie śrubki i dokręcić chłodzenie od góry. W te kołki dystansowe, które wkręcaliśmy przed chwilą, te nakrętki, tak? Nie dokręcacie na maksa oczywiście, żeby można możliwość mieć regulacji teraz, także jedną śrubkę tylko wkręcie, żeby załapała. Wkręcacie drugą, bardzo proste, najlepiej jak macie śrubokręt magnetyczny, żeby Wam ta śrubka tam nie spadała. To musicie wejść między wentylator, I teraz zobaczcie, przykręcimy sobie, te śrubki są tutaj, jedna jest tu. Teraz możecie już dociskać, oczywiście nie na maksa od razu, po przekątnych dokręcacie. Dobra, i do oporu. Z czuciem, żebyście windu nie przekręcili, ale do oporu. Dalej Wam nie pójdzie, także nic nie przedobrzycie tutaj. I jest zrobione. Jeszcze sprawdzimy, tak i tak. Ok, jak widzicie, wszystko ok, wpasuje. Tu są kondensatory, także gdybyśmy położyli to chłodzenie inaczej, to by przeszkadzało. No i jak mówię, wystawałaby karta w tym miejscu, gdzie nie powinna. Przepraszam. Także jak widzicie, ona wystaje i tu. Poza obrys karty i w tym momencie to są te dwa miejsca, gdzie ona może wystawać. Także to byłoby na tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Poproszę jak zwykle o łapy w górę. Pozdrawiam i do następnego razu.